Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę produkt tej firmy. Kolumnę dedykowaną do serii TubeMeister. Takiej serii, na przykład takiego wzmacniacza TubeMeister 18 lub 36. Tu mamy w zestawie pudło gratis, gwarancja, instrukcja obsługi. Zawartość pudełka wygląda mniej więcej w ten sposób. Wymiary naprawdę niewielkie. Tu mamy taką tablicę rozdzielczą, że tak można to nazwać. Głośnik Celestion V30, 60 W, 16 ohmów oporność. Czyli taki no głośniczek całkiem niezły. No i teraz zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Podłączam go do mojej śmiesznej mesy, fajnej, słodkiej, kochanej. Ustawię sobie tylko kamerkę troszeczkę niżej, żebyście mogli sobie się przyglądać. O, właśnie tak pieprzniemy. Dobra. Jest. Czas na gitarę. No tak, jeszcze by się przydał kabel do pieca. Bez żadnych dopalaczy, bez żadnych efektów. Head plus kolumna. Słychać uderzenie w struny, ale słychać również moc samej kolumny, aż tutaj podłoga troszkę dudni od niej. Podłączona jest do pieca 100-watowego i słyszycie, no daje radę, mimo że to jest jeden głośnik. Zobaczymy, jak to będzie z przesterem. Thank you.
głośniej troszeczkę. Całkiem daje radę, naprawdę zadziwia mnie, że jeden głośnik tyle potrafi. Jak tutaj mamy obok kolumnę dwugłośnikową, to ten właściwie jest o połowę mniejszy, ale rżnie wcale nie o połowę mniej. Dobra, trzymajcie się, to tyle.